Nie jestem fanem ani Boba Budowniczego, ani Lego Duplo, ale sprawdźmy, czy będę fanem firmy Bloks. Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś coś mocno nietypowego, dziś prezent, który dostałem na urodziny. A od kogo? Sprawdźcie w opisie, moi drodzy. Niesamowity prezent tutaj na moje urodziny, bo jednak Duplo to jest nie jest coś, co się często pojawia na tym kanale. A tu jeszcze Duplo, bo budowniczowe. Wygląda, że to jak najbardziej na licencji jest, zresztą firma na pierwsze oko wygląda mocno legitnie, bo przede wszystkim jest też produkowana w Italii. Mamy tutaj również gwiazdki. Czy tych gwiazdek jest 8? Nie, więcej jest. To ja nie wiem, co tu pisze. To może to po włosku jest. Moi drodzy, więc jakby firma raczej legitna. Jest i licencja, jest i kompatybilność z prawdziwymi duplosami. I jest na vlogu jakiś byko Baby Yoda, albo Baby Yoda na czworaka, albo nie wiem, co to jest. Natomiast firma Bloks, tak jak mówię, zapowiada się naprawdę spoko. Jest tylko napis, że pasują do innych klocków. Fajnie, że jest też po polsku. No i moi drodzy, zobaczmy, z czym to się je. Oczywiście jeść ich nie będziemy. To już jest stary żart na tym kanale. Sprawdzać będziemy po prostu, jak to wygląda w praktyce, bo tak jak mówię, no Duplo nie są być jakimiś klockami, za którymi prywatnie szaleje, ale zobaczymy, czy tutaj jest w ogóle czym się bawić, czy to jest jakaś chamska podróbka, czy to w ogóle jak to wygląda. Brak jakichkolwiek folii powoduje to, że jakby na starcie mam takie chociaż w Lego oczywiście też te folie nie zawsze tam są do każdego elementu, jednakże wiecie, naklejki to też nie jest coś, co mnie zachęca, bo wiecie, no jednak na Duplosach naklejki, no dziecko sobie samo tego nie naklei, to jest oczywiste, musi to naklejać osoba dorosła w tym wypadku. Nie mamy również żadnej instrukcji, gdzie te naklejki mają być, więc musimy się posiłkować tutaj jakby opakowaniem. Oczywiście nie jest to jakieś ciężkie, no bo wiecie, tu mamy ile? 8 elementów, więc jakby odliczając hipka, no to nam mało zostaje. Naklejki wstępnie porządne, wstępnie fajne. Czekajcie, tutaj naklejamy pierwszą naklejkę. Na niej jest co? Nie mam pojęcia, co to jest. Czy to jest jakaś, to jest komórka jego, tak? Okej, okay. To jest jego telefon. Troszkę mamy zakłamanie na starcie, bo tu jest komórka pusta, a tu jest komórka z aplikacjami. Swoją drogą chciałbym jednak nie do końca pochwalić ten wygląd komórki, bo chciałoby się, by jednak on był wkładany do ręki, a nie taka dosłownie cegła. Co to, lata 90? Być może ten zestaw leży tam od lat 90, chociaż wątpię, bo wtedy chyba tej bajki jeszcze nie było. A może był jakiś prototyp? No i laptopa, którego nakleiłem odwrotnie. Też nie do końca chciałbym pochwalić, ale już poszło, został naklejony, będzie odwrotny laptop, będą tak z niego korzystać i tyle. Tak samo, ten sam przykład, nie mamy tutaj grafiki, a tu jakąś grafikę z jakimś budynkiem, z jakimś czymś mamy. Klawiaturka, wszystko. Sam wygląd naklejki jak najbardziej ok, chociaż tak jak mówię, nie do końca chcę pochwalić różnicę okładkowo, pudełkowo, tutaj ten. Nakleiłem też to źle. No właśnie, przez brak instrukcji, moi drodzy, nakleiłem to źle. Co tutaj mamy? Mamy jeszcze szufladę, w której oczywiście nie mamy, czy oczywiście nie ma ich na opakowaniu, dlatego mówię oczywiście, nie mamy żadnych narzędzi, a szkoda, bo gdyby ta postać miała jakiś młotek, ja rozumiem, że wiecie, tutaj małe elementy byłyby złe dla dzieciaków, natomiast Duplo jakoś sobie z tym radzi, robiąc młotki na przykład wielkości minifigurki, no ale jednak szuflada w miarę ok, chociaż oczywiście nie ma żadnego zabezpieczenia, możemy całą ją wyciągnąć, natomiast faktycznie docenić muszę jej design i w ogóle, bo spójrzcie tutaj, jak to jest fajnie w miarę tłoczone, tu gdzieś wystaje, tu coś się dzieje, jest ok, jakby nie mam z tym elementem akurat z tym problemów. Stolik jest prosty, bo to są nóżki. To jest stolik. Na stoliku widzimy tutaj jeszcze jakaś grafika i warto ją docenić. Co? Nie wiem, co tu pisze. Jakieś literki są, ale nie, co tu pisze. Damy komórkę, albo dobra, tego laptopa odwrotnego damy na stół. No i właściwie tyle, jeżeli chodzi o elementy. No i mamy jeszcze fotel. No i jest ok. Mamy również samego Boba Budowniczego, czyli to, co interesuje nas najbardziej. I moje miasto WTF City powinno interesować najbardziej, bo budowlańcy to jest to, czego ono teraz potrzebuje. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście serialu, to was serdecznie do tego zachęcam, bo uważam, że naprawdę warto. Jakość tutaj na druków też jak najbardziej jest, no okej, chociaż takie są dziwne, ale nie jest jakby wada techniczna, po prostu wada jakby projektanta. No tutaj widzimy, że faktycznie ta koszula gdzieś tu, czy kamizelka idzie prosto, no ten nadruk nie jest tak perfekcyjny, ale oczywistym jest, że to, no, to nie jest też Lego, tak? Głowa obraca się wokół własnej osi, wyraz, buzi, no szkoda, że te usta nie zostały jakoś lepiej zarysowane kolorem, no bo w ten sposób jakoś tak okej.
bob na czapce, czapka się nie zdejmuje, kask bardziej, włosy. Nie wygląda to, moi drodzy, jakoś źle, nie wygląda to jakoś tragicznie. Jakość wykonania tego klocka też jest okej. I czy mogłoby to spokojnie jakby zastępować Duplo? Uważam osobiście, że tak. Gdybyśmy to zmieszali z Duplo, to nikt by się nawet nie kapnął, gdyby nie tutaj ten wielki logos właściwie na każdym elemencie. No to można by się nie kapnąć, więc tych kloców nie zamierzam w żaden sposób jechać tutaj, czy doszukiwać się jakiś tutaj wad, no bo ich po prostu nie ma, jest jak najbardziej legitnie. Nie wiem, ile to kosztowało, bo tak jak mówiłem, dostałem to w prezencie. Natomiast śmiało myślę, że gdybym to gdzieś mieszał z Duplosami, no po hipku może trochę bym się kapnął, ale jednakże jest to jakość jak najbardziej ok, więc czepiać się, tak jak mówiłem, jej nie będę. Jeżeli macie gdzieś bloksy, są w okej cenie, w sensie, o ile bawicie się Duplo, albo macie kogoś, albo chcecie kupić w prezencie, no to na pewno nie są złe klocki, tym bardziej, że Lego nie oferuje baba budowniczego. Spotkaliśmy się tu ze spoko produktem, natomiast czy kupię więcej jego Duplosów? Raczej nie, no wybaczcie. Ale jeżeli mają bloksy jakieś inne klocki, to why not, moi drodzy. No cóż, myślałem, że się tu dzisiaj pośmiejemy, myślałem, że będzie jakaś beka i padaka, a tu proszę, not bad, moi drodzy. Not bad też będzie, jeżeli zostawicie mi subskrypcję i nie przegapicie przyszłych odcinków na tym kanale. Napiszcie mi też w komentarzu koniecznie, czy spotkaliście się kiedyś z bloksami i co możecie o nich powiedzieć. Czy mają jakieś w ogóle inne serie poza Duplo? Będę bardzo wdzięczny za taką informację. Tymczasem jak zwykle życzę wam w miłego weekendziku i mówiąc na końcu filmiku, bye!